cześć. To już prawie tradycja, że co tydzień odwiedzają nas goście i zawsze muszę przygotować dla nich coś słodkiego. To oczywiście oznacza, że mam też coś dla Was. Do naszej bazy potrzebujemy 250 g ciastek Digestive, 25 g cukru pudru, 1,5 tabliczki ciemnej czekolady, a także około 100 g masła. Do przygotowania czekoladowej masy z kolei będziemy potrzebować 150 g ale mlecznej czekolady, troszeczkę honeycomb, później Wam powiem co to jest, a także słodkie, pyszne maliny. I dzisiaj pomaga mi mój synek, jak zwykle, i mieli ciastka na piach. I wiem, że część z Was pyta mnie o Digestive. To są generalnie owsiane ciasteczka o bardzo nietypowym słodko-słonawym smaku, który ja zresztą bardzo lubię. I właśnie do nich dodaję w tym momencie cukier puder. Ja korzystam z sitka, bo chcę, aby moje ciasto było jak najbardziej gładkie. I mój synek pomaga mi w mieszaniu. Nie zapomnijcie też o kciuku w górę, który znajduje się po lewej stronie ekranu. Ja już zaraz zabiorę miskę, bo niestety przechodzimy do gorących elementów i tutaj mój syn niestety nie może mi jeszcze pomóc. I właśnie zabieram się za topienie masła, a także tabliczki ciemnej czekolady, do której też dodaję dwie garści kawałeczków kakaowca. I roztopioną masę dodaję do ciastek zmielonych na piach i wszystko będę dokładnie mieszać do uzyskania dość gęstej, ciemnej masy. Ciemna masa. I zaraz do niej też dodam honeycomb, które są takimi malutkimi, chrupiącymi, słodkimi ciasteczkami, które też można przygotować w domu i dam Wam przepis na to na dole w opisie. I to wszystko później wykładam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Niestety moja blaszka jest troszeczkę za duża i ciastka powinny być troszeczkę grubsze, ale nie było tak strasznie. I zaraz to wszystko włożę na kilkanaście minut do lodówki. W międzyczasie topię mleczną czekoladę i równomiernie będę starała się ją rozprowadzić na masie ciasteczkowej. To mi zajmie kilka minut, ale wszystko jest do zrobienia. I później wykładam piękne, soczyste maliny. Robię to w miarę równomiernie, ale czasami taki artystyczny nieład daje lepszy efekt niż symetria. I później jako dekorację też dodaję resztkę honeycomb z tych ciasteczek. Po około godzinie w lodówce ogólne ciasto wygląda w ten sposób, pokrywam później na kawałki. Musicie spróbować te mieszanki słodkiej czekolady, gorzkiej czekolady, a także malin, które rozpływają się w ustach. Musicie koniecznie spróbować tego słodkiego smaku przełamanego soczystymi malinami. Smacznego!